poinfo, że nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w żaden sposób nie ograniczy badań czy też mówienia prawdy o polskiej historii. Odniósł się w ten sposób do słów ambasador Izraela w Polsce, która wczoraj skrytykowała nowelizację ustawy o IPN. Szef resortu spraw zagranicznych powiedział w TVP Info, że uchwalenie ustawy to rodzaj obrony przeciw kłamstwom wypowiadanym w stosunku do Polski. Ustawa ma uchronić przed kolejnymi oszczerstwami wypowiadanymi pod adresem Polski i Polaków. Ta ustawa nie służy zablokowaniu dyskusji, tylko służy powstrzymaniu fali oszczerstw celowo z premedytacją kierowanych wobec Polski, wobec narodu polskiego. W czasie uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau ambasador Izraela skrytykowała nowelizację ustawy o IPN i zaapelowała o jej zmianę. Anna Azari wskazywała na potrzebę korekty tych zapisów. W Izraelu ta nowelizacja była traktowana jak możliwość kary dla świadectw ocalałych zagłady. Dużo, dużo emocji. Rząd Izraela odrzuca tą nowelizację. Mamy nadzieję, że możemy znaleźć wspólną drogę, żeby zrobić jakieś zmiany w tej nowelizacji. W piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o IPN, która przewiduje karę do 3 lat więzienia lub grzywny za użycie sformułowania typu polskie obozy śmierci. Obok zbrodni nazistowskich i komunistycznych ustawa umieszcza zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich organizacji kolaborujących z III Rzeszą. Ustawa umożliwia wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie takim zbrodniom. A jak przed chwilą podała polska agencja prasowa, premier Morawiecki powiedział, że Polska i Izrael w 2016 roku wydały oświadczenie, w którym sprzeciwiają się polskiego. 11 lutego 2013 roku świat katolicki wstrzymał oddech. Po 8 latach pontyfikatu papież Benedykt XVI ogłosił swoją abdykację. To pierwsza taka sytuacja od 719 lat. Jego decyzja wstrząsnęła katolikami i światową opinią publiczną. Co kierowało biskupem Rzymu? Czy przewodzenie Kościołowi katolickiemu okazało się krzyżem nie do udźwignięcia? W trakcie tego krótkiego pontyfikatu odnotowaliśmy więcej kryzysów niż przez ostatnie 2 stulecia. Były zgrzyty pomiędzy Watykanem a muzułmanami oraz Żydami. Muzułmanie państwa zachodnie poróżniła ze stolicą apostolską kwestia AIDS i antykoncepcji. Była też afera dotycząca przemocy seksualnej. Wszyscy wiedzieli, że rok 2015 się uprawnia niespokój. Nie ma prądu. Nie, już wcześniej wiedzieliśmy o istnieniu takiej
papieru. Do afery doszło przez aklamację statystyki Jakiś skandal Vatix uzmysłowił świat, że na najwyższych szczeblach toczy się walka o władzę, że są problemy związane z finansami, że istnieje korupcja. Jeśli dokumenty są dokumenty okrejowe, niczego nie dowodzą. To dokumenty robocze. Nie ma w nich żadnych ostatecznych ustaw. Agenci Kuprini, Kepsike, można interpretować je wielorako. W zależności od tego, czego chcemy dowiedzieć, trudno na ich podstawie stwierdzić, że Watykan jest przesiąknięty korupcją. Kiepsiła sytuacja, trzeba znać kontekst. Rosjanie na pewno wskazują, że taki problem jest, ale nie znamy jeszcze zjawiska. Co wiem, to oni i za polityka. Lidkąpę dyskusję sprowokowaną skandalem Watykanu, które ukazały nie tylko przestarzałość. Fomej Wielkniak też odsłoniły wzajemną wrogość bandercą w kościele Brzeszenek. Na lakonizm. Leżą siłę Wielkniak. Dałem ją był konkurs. Ustanie Wielkniak. Walka toczyła się wśród najwyższych. Pierwsze ofiary skandalu to zdemaskowany informator Paolo Gabriele, kamerdyner, który przyznał się do przekazania dokumentów w prasie. Ma Ettore Gotti tedeschi. Prezes Banku Watykańskiego zwolniony dzień po aresztowaniu kamerdynera. Który według kibiców będzie bezkonkurencyjny. Polskie Radio 24. Gotyny Wieski, Gotty Deski, napisał w jednym z listów do papieża, że boi się o swoje życie. Po urad jestem, duży bankier czuje się zagrożony. Sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Tej papelowy, zwłaszcza bankier papieża. Tillerson powiedział później na konferencji, że to normalne, jakbyś do bankiery, że jest bankier często Europy. I dla mnie to oczywiste, że kamerdyner nie mógł być jedynym sprawcą afery. To jest unika perfekt w całym Rzymie, kto nie wierzy. Nie szuna Roma krizy, kiedy ma Giordano się protagonista udego. Skandal Watix przeważył wszak. Benedykt XVI zrezygnował z funkcji głowy kościoła. W marcu 2013 roku papieżem został pierwszy kapłan spoza Europy. Argentyńczyk Jorge Mario Bergoglio przyjmuje imię Franciszek. I już pierwsze słowa nowego biskupa Rzymu świadczą o jego sprawności. Dobry wieczór. Moi bracia kardynałowie wybrali papieża w prawie z końca świata. Papież to ważna postać dla Argentyńczyków i wszystkich innych narodów. Kościół potrzebował oceanu. Po latach panowania europejskich papieży wybrano kapłana z innego kontynentu. Papa europeo, buscaba elegir a otro de otra nacionalidad, de otro continente. Franciszek stanął na czele wyjątkowej instytucji. Kościół katolicki jako jeden może poszczycić się własnym państwem. Watykan. Najmniejsze państwo świata znajduje się w centrum Rzymu. Utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze 180 krajami i posiada status państwa obserwatora w ONZ. Zainteresuje się, z powodu tego Kościół katolicki to złożona instytucja i głęboko zakorzeniona w historii. Dlatego tak trudno mu zaakceptować zachodzące zmiany. Kardynał João Brás de Avis jest prefektem kongregacji do spraw Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Cieszy się rosnącym autorytetem.
wspieramy różne inicjatywy, które mają na celu łączenie infrastruktury. Watykan utrzymuje stosunki dyplomatyczne z ponad 180 państwami. Arcybiskup Michael Fitzgerald, były przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego oraz ambasador stolicy apostolskiej w Kairze jest specjalistów miastowych. Kiedyś papież był miastem książę, a jego terytorium obejmowało 1/3 Włoch. Na szczęście to się zwinęło. Włoch nie potrzebuje w te władze polityczne takiej losy. Współpracy gospodarczej i zakup broni. To była dobra, pożyteczna rozmowa. Ja miałem okazję podziękować administracji amerykańskiej, włożyć na ręce sekretarza Tillersona, podziękowanie za to obecne nastawienie do Polski, bo rzeczywiście nieczęsto w naszej historii zdarzało się, żeby to nastawienie było tak dobre, żebyśmy mogli tyle uzyskiwać. Jak ocenią na naszej antenie dr Wojciech Minkowski, z uczelni łazarskiej, najważniejsze w kwestiach relacji między Waszyngtonem a Warszawą. Mimo niewielkich rozmiarów, Watykan posiada własną wartą, bank, policję, a nawet służby wywiadowcze. Ma też swój aparat administracyjny, kurię, która pomaga papieżowi sprawować władzę. W jej skład wchodzą ministrowie, komisje papieskie oraz sądy kościelne. Zadania kurii są bardzo rozległe. Liczy ponad 30 jednostek, które doradzają papieżowi w sprawach związanych z kierowaniem kościołem. Istnieje na przykład papieska rada do spraw komunikacji społecznej. Są jednostki zajmujące się kulturą czy edukacją oraz poświęcone duchowo. Wszystkie te dziedziny łączy osoba papieża. Então são muitas realidades e vivem aqui que são, digamos, tem o seu ponto de união na pessoa do Papa. Na Curie kuria jest jak monarchia absolutna. Wszystko kręci się wokół osoby papieża, a jej ugrupowania utrudnia personalitet startować w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości. Christian Utera jest założycielem czasopisma katolickiego nowego szefa komitetu wykonawczego został nim Krzysztof Sobolewski, poprzedni sekretarz generalny partii Joachim Brudziński zrezygnował ze stanowiska, bo na początku roku został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w następujący sposób uzasadniał decyzję o zmianie szefa komitetu wykonawczego, pozostaje nieświadoma sytuacji w lokalnych parafiach na całym świecie, które borykają się z różnymi problemami. Z tą zgodą mogę Rzeczniczka prasowa Beata Mazurek jest przekonana, że Krzysztof Sobolewski poradzi sobie w nowej funkcji. Ma wiele lat w polityce, jest bardzo sprawny organizacyjnie i bardzo odpowiedzialny. Zawsze służył pomocą Jarosławowi Kaczyńskiemu w jego pracy, więc było sobie jeszcze raz bardziej wyszło w zadania, które przypominam starać się do tej pory realizować. Stanowisko szefa komitetu wykonawczego to jedna z najważniejszych funkcji w partii. Rzeczniczka PiS zdradziła nam, czym konkretnie będzie zajmował się Krzysztof Sobolewski. Ale nigdy nie powinien narzucać swojego zdania. Muszą o tym pamiętać. Nasz obowiązek to nie rządzić, aby... Poza wyborem sekretarza generalnego partii, rada polityczna podjęła też bardzo ważną uchwałę. Ci, którzy
w ciągu ostatnich 3 lat zmienili przynależności do naszej partii. Środowisko kościelne to świat intryg i rywalizacji. Łachudia jest pod ogromnym wpływem organizacji katolickich, takich jak Opus Dei, czy Komunia i Wyzwolenie. Lub pentekoste stowarzyszenia nie działają w małych parafiach. Grupowe komisje najchętniej współpracują z wpływowymi ludźmi ze świata polityki, ekonomii czy mediów. Interesy kościoła powstawiają na równi z własnymi. Kuria Rzymska sama udowodniła swoją porażkę, która to nie tylko moje zdanie. Ludwiku, środowiska katolickie z całego świata krytykują panującą w Watykanie rządzę władzy. Krytyki biskupów to były Romane Kierlewicz, Tatute Leje, biskupów Tyra Katolskich, Julasyn Wipoty, byli więźniowie, premier Polski oraz delegacje z Izraela i Rosji. Łaszka gore prezentu, Łaszka Rzymska. Franciszek lubi prostotę i wygodę. Ludy pod jego rządami życie duchowcach stać się skromniejsze, a zarazem bogatsze w obecności Ducha Świętego. A poseł, ma simples, braki poseł, wier, ma i azio, braki poseł, wier, to ja się przyjęli spiritu. No to ważne, by Kościół nareszcie przystosował się do współczesnego świata. No to jest globalizacji. Po tym obozie, z baraku do baraku, nie były zamknięte te drzwi. No to była wtedy, już w tym momencie, to już była dla nas taka wolność. Myśleliśmy właśnie o jedzeniu. Jako jedyne europejskie państwo nigdy nie podpisał umowy międzynarodowej z żadnym krajem. Wyżsi pracownicy stolicy apostolskiej nie mogą być aresztowani ani sądzeni z ramienia włoskiego prawa. Państwo, miasto jest samowystarczalne politycznie. Do przemocy, to wszyscy jesteśmy jednakowi. Jednakowo zgnębieni, jednakowo chorzy, jednakowo zmarnowani, zmaltretowani. Nasza wiedza na temat Watykanu jest pełna dziury i niejasności. Formaciusz Wilce od człowieku. Wiemy, ilu turystów odwiedzają watykańskie muzea, by podziwiać piękne dzieła sztuki, i ile biletów jest sprzedawanych zwiedzających. Zbrodnie niemieckie, które zostały wtedy dokonane emisji perforentalnych, to są nawet ale skąd bierze się prawdziwy majątek stolica apostolskiej w wielony narod? Nie wiemy nic na temat Banku Watykańskiego, nazywanego oficjalnie wyniosłem na zupełnie inne, nieznane do tamtej pory poziomy. Jego jedyna siedziba znajduje się w wieży Mikołaja V, której grube nawet na 11 metrów góry chronią sekrety Boga i Alla przed światem. Człowiekowi skierowany przeciwko innym narodom. Instrukcje w bankomacie wyświetlają się ludzie, tylko w misterii. Tutaj byli pozbawieni człowieczeństwa. Człowieczeństwa miało tutaj nie być. I w jakimś sensie nie było. Bank offshore i bank offshore w kraju takim jak Włochy, w którym pranie brudnych pieniędzy jest dwukrotnie wyższe niż w jakimkolwiek europejskim kraju. Tylko ci, którzy tej potwornej zbrodni się dopuszczali, to największą firmą we Włoszech jest sami się pozbawili tego człowieczeństwa. Jej dochody stanowią 10% włoskiego PKB. Straszna zbrodnia, która posiadanie kont poza granicami kraju jest dla niej bardzo miała opłacalne. Miejsce jednocześnie oprócz oddzielenia od świata zewnętrznego drutem kolczastym i wysokim murem na była też jeszcze zielona teologia przez brak dostatecznych groźną, ciemną, straszną, hitlerowską, nazistowską ideologią. Dlatego nie ma najmniejszej przyzwolenia na żadne ideologie zbrodnicze, takie jak niemiecki nazizm, jak komunizm. Nie ma żadnego przyzwolenia na rasizm, na antysemityzm, na żadne takie zachowania. Przyczynił się do tego dlatego arcybiskup Paul Kasmir Marcinkus, pamiętać o wszystkich tych mechanizmach śmierci, które wtedy były. Marcinkus brał mafijne pieniądze w rajach podatkowych. Stosowane. Luksemburgu, Liechtensteinie. Tę pamięć jesteśmy winni dziś żyjącym, ale
brudne zyski zasilały konta fikcyjnych fundacji charytatywnych w Banku Watykańskim. Wszystkim strasznym ofiarom. Tworzono fałszywe numery komputerów. Pieniądze wpływały na przykład dla fundacji walczącej z białaczem. Była to fundacja w rzeczywistości. Nie istniała. Przeciwko człowieczeństwu. Przez Biały Dom z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Zamyślone nazwy obrażały wszystkich chrześcijan. Donald Trump oświadczył, że Dzień Pamięci o Holokauście jest okazją, by przypomnieć o zakładzie przez niemiecko 6 milionów Żydów. W obozach śmierci pod niemieckimi rządami naziści wywieźli i zamordowali miliony Słowian, Romów, gejów, niepełnosprawnych, księży, przywódców religijnych oraz innych, którzy odważnie sprzeciwiali się ich brutalnej władzy, napisał w oświadczeniu prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump dodał, że losy ofiar Holokaustu powinni inspirować do walki z nietolerancją, w tym antysemityzmem, fanatyzmem i dyskryminacją. Musimy pozostać czujni, by chronić fundamentalne prawa i godność każdej istoty ludzkiej, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. W rozesłanym przez Biały Dom oświadczeniu jest mowa o 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, które określała mianem nazistowskiego obozu śmierci w Polsce. W oświadczeniu nie pada słowo Niemcy, nie ma informacji o tym, że nasz kraj znajdował się pod okupacją. Na stronie internetowej Białego Domu pojawiła się wersja skorygowana ze sformułowaniem okupowanej przez nazistów w Polsce. Jednak do amerykańskich i światowych mediów trafiło oświadczenie w wersji pierwotnej. Z Waszyngtonu Marek Wokus. Watykan przeznaczył część tajnych zysków na wsparcie polskich w ofiarach Holokaustu. Angela Merkel w nagraniu wideo zapowiada walkę z ciągłym obecnym antysemityzmem. Zdaniem niemieckiego kanclerza ma skutecznie walczyć z antysemityzmem, ksenofobią i nietolerancją. Konieczna jest lepsza edukacja. W tym kontekście sytuacja zapowiadała się przez niemieckim systemie edukacyjnym. Dopiero w 2010 roku Watykan zaczął stosować się do międzynarodowych zasad przejrzystości. Naszą koncepcję ich prezentowania. Musimy się do tego przygotować. Dlatego jest to bardzo ważne, aby wyjaśniło się wiele spraw. Głos organizowa na służbę wykorzystywane. Kwestia Banku Watykańskiego pozostaje nierozwiązana. A funkcjonuje, trzeba zastanowić się, czy ta instytucja we właściwy sposób służy Kościołowi. Jeśli tak, to świetnie. A jeśli nie, trzeba ją uzdrowić. Wydarzeniach w przyszłości poprzez nagrania ich głosu dla dzieci, którzy byli świadkami tych czasów. Kanclerz podkreślała, że Bundestag pamięta również o innych grupach ofiar. Przypomniała o tablicach w Bundestagu poświęconych pracownikom przymusowym i poddawanym Sinti i Romom. Od zakończenia wojny do lat 90. w Włoszech rządziła chrześcijańska partia demokratyczna. Dla obu państw były to czasy zgodne. Kwestie sporne były poddawane referendum, których zadaniem jest walka z antysemityzmem. Przez ostatnie 20 lat te relacje stały się w szkołach, co ma szczególne znaczenie dla islamskich dzieci, które mogą nauczyć się, że antysemityzm jest złem. Antysemityzm jest obecny w naszym społeczeństwie i związku z 29 stycznia 2009 roku papież Benedykt spotkał się z premierem Włoch, Giorgio Napolitano. Dlatego kilka dni temu prowadziliśmy na ten temat debatę w Bundestagu. Angela Merkel zamiast skupić się na pomaganiu stanowi w kryzysie ekonomicznym, papież zwracał uwagę premierowi, które włoskie prawa należy zmienić. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że rozmawiali też o konkubinatach. Zakazujący w końcu rodzina w katolickim nie został opiera się na związku małżeństwa. Informacja resortu ma związek z komunikatem MSZ Ukrainy, które wyraziło zanepokojenie tą ustawą. Jaka jest prawdziwa rola papieża w Syrii? Czy jako przywódcy kościoła wolno pouczać szefów rządów i głowy państw? Czy może jest głową państwa i nie powinien mieszać się w sprawy religijne? Czy pamiętni rozmawiacie, spróbujemy się zastanowić. Oczywiście jest tutaj, jeśli chodzi o narrację historyczną, to na pojedynku powiedział do premiera Francji. Nasze prawo potrzebuje poprawy. Bardzo stanowczo i konsekwentnie do samorządu. Ale to jest w tej dziedzinie. Pretendent Artolitano, czy prawda, od tego nie uciekać. Jednak naszych partnerów, braci ukraińskich, przyzwyczajać do tego, że oni do tej prawie też muszą dojrzeć. Dotarły też do Stanów Zjednoczonych. Od kilku lat Stolica Apostolska sprzeciwia się planom Baracka Obamy dotyczącym włączenia na Polski do szeptów rewolucji do bezpieczeństwa Polski w obszarze pomiędzy Warszawą a Moskwą. Tak jak rok przed drugą kadencją Obama, Kościół zmobilizował swoje siły. Społeczne zapotrzebowanie na coraz większe emocje, to wtedy możemy stracić więcej niż zyskujemy.
MSZ zapewnia, że intencją wszystkich księża niemal wszystkich parafiach grzmieli z ambon nastawiających ludzi przeciwko planu refundowania aborcji. Ja, Bóg lub odnosi się jedynie do osób, które publicznie i wbrew faktom zaprzeczają zbrodni. MSZ zaznacza, że działalność naukowo-artystyczna nie stanowi przestępstwa w rozumieniu omawianej ustawy. Strona polska potwierdza swoją wolę budowania strategicznego partnerstwa z Ukrainą, planuje otwarcie nowego rozdziału w historii Kościoła. Chcę położyć kres rygorowi panującemu za pontyfikatów swoich dwóch poprzednich. Polskie Radio 24. Johnny Flannery, autor wielu książek, o interpretacji wiary, obserwuje wzrost konserwatywnych nastrojów w Watykanie. Postępowy ksiądz od 40 lat służy w irlandzkiej parafii. Pontyfikat Jana Pawła II był fatalny w skutkach. Papież próbował odtworzyć XIX-wieczny, autorytatywny model kościoła, burząc tym samym to, co udało się zbudować na postanowieniach drugiego Soboru Watykańskiego. Chmajstka z Francji jest na wysokości około 6 Jan Paweł II, ani Benedykt XVI nie zwrócili uwagi na dramatyczny problem, który rozgrywał się na wysokości kościoła. Na pedofilię wśród Tomasz Mackiewicz prawdopodobnie cierpi na ślepotę śnieżną oraz chorobę wysokościową. Księża katolicy żyją w celibacie. Nie mają urodzin i nie żyją z kobietami. Ludzie wierzyli, że duchowni nie mają potrzeb seksualnych. A cztery osoby w zespół ratownych przetworzą uczestnicy narodowej wyprawy na K2. Kiedy wyszło na jaw, że niektórzy ciężar wykorzystują dzieci, wybuchł skandal. Zostali przetransportowani śmigłowcami z podpasy. Wśród ogromny szok dla społeczeństwa. Mają ze sobą tlenne lekarstwa, żywność, narody, winny oraz najbardziej zagorzali katolicy wyrażali swoją odrazę i oburzenie. Polscy skoczkowie narciarscy. Najbardziej szokujące jest jednak to, bezapelacyjnie ze swoją przewagą nad rywalami zwyciężyli w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. To trzecia wygrana polskich skoczków w drużynie, ale po raz pierwszy w historii w Zakopanem. Drugie miejsce zajęli Niemcy, a trzecie Norwegowie. Kamil Stoch w drugiej serii ustanowił rekord zmodernizowanej wielkiej krotwy, skacząc 141,5 metra. Fala oburzenia przeszła przez wszystkie kraje dotknięte skandalem. Przez kraje europejskie, Australię, Brazylię, Kanadę i w szczególności Stany Zjednoczone, gdzie 100 tysięcy dzieci padło ofiarą 4 lub 5 tysięcy kapłanów. Walnie do zwycięstwa przyczynił się Stefan Hula, skacząc na wielkiej krotwie 136 i 135,5 metra. To indywidualnie trzeci wynik dnia. Dal Watykanu, no nie, Watykan nie nakazał episkopatom zgłaszać przypadków pedofilii. Nie wszczął też śledztwa, by dokładnie zbadać sprawę. Jutro konkurs indywidualny Pucharu Świata w Zakopanem, bo tak dzisiaj rozwiązanych nadziejach w swojej gazecie list amerykańskiego biskupa. Robert Lewandowski zabił bramkę i zaliczył asystę Bayern Monachium, który występuje pokonał Oppenheim 4-2 w 20. kolejce niemieckiej ekstraklasy. Polski piłkarz strzelił 18 goli w tym sezonie Bundesligi i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców. Teraz Swoboda wygrała bieg na 60 metrów w czasie 7,27 sekundy podczas halowego mitingu we Francji. Najlepsza polska sprinterka po raz drugi pobiegła szybciej od minimum Polskiego Związku Atletyki na Mistrzostwa Świata, które wynosi 7,37 sekundy. Mistrzowie Polski, siatkarze Zachsy Kędzierzyn Koźle nie zdobędą w tym roku Pucharu Polski, bowiem w półfinale turnieju rozgrywanego we Wrocławiu przegrali z Legią Gdańsk 1-3. W Gdańszczanie w finale będą walczyć z Podjazdem Bełchatów, które stosunkowo łatwo pokonało Olimpowa Szkoła 3-0. PKS Perła Lublin bardzo wysoko zwyciężyła portugalskie Marinie Grande, aż 36-12 w pierwszym meczu 1/8 finału Challenge Cup piłkarek ręcznych. Najwięcej bramek dla lublinianek 10 zdobyła Małgorzata Rola. Rewanż zostanie rozegrany jutro.
W 2011 roku oburzony upadkiem morawym episkopat ojciec Tony Fridery założył Związek Księży Katolickich. Organizacja zrzesza duchownych czujących potrzebę zmian w Kościele. Poruszane tematy to m.in. moralność seksualna, celibat, a także święcenia kapłańskie kobiet. Reakcja kurii była natychmiastowa. W lutym 2012 roku rzymscy zwierzchnicy poinformowali mnie, że Watykan nie popiera niektórych moich tekstów. Zawieszono mnie w obowiązkach kapłana i zalecono oddać się refleksji teologicznej i duchowej. Organizacja ojca Franklego liczy już 1000 członków. To nie jedyne takie stowarzyszenie w Europie. Podobne istnieją też w Niemczech i Austrii, w krajach, w których coraz częściej słychać głosy prereformatorskie. O wiele później niż mógł wylecieć. To oczywiście spowodowało wielogodzinne opóźnienie. To po pierwsze. Druga zła informacja to to, że wpisy między innymi pana Adama Radomskiego, że ma w sporze z Watykanem mocnego sprzymierzeńca. Ojciec Helmut Schiller to charyzmatyczny lider prereformatorski kapłanów w Austrii. Skończyło się na 4000 ton i wykazał się wielką odwagą na właśnie tę sytuację. To nie duszpasterze igrają z ogniem, lecz Watykan. W związku z naszą niezależnością jesteśmy solą w oku kościelnej władzy. Wszyscy mamy po 60 kilka lat. Chcemy wygłaszać swoje opinie. By udowodnić swoje racje, przeprowadzaliśmy ankietę wśród praktykujących katolików. Za święceniem kapłańskim kobiet opowiedziało się 79% wiernych, jeszcze więcej za małżeństwami homoseksualnymi. 75% pytanych Irlandczyków przyznało, że w kwestii edukacji seksualnej Kościół nie jest już dla nich autorytetem. Jeszcze jedna informacja. Radcy katolicy są bardziej świadomi, pozwalają nam wierzyć w to, że wszystko skończy się do Watykanu. Zbliża się oświecenie o tempie wyzwania. Rozpoczęli wspinanie. Wszyscy łapią się za głowę i zastanawiają się, jak można w tak szybkim tempie czy takiej pogodzie. Pismo, które przyszło do mnie z kongregacji do spraw wiary, nie jest podpisane w 3 godziny. To są rzeczywiście które władze kongregacji postawiły mi kilka warunków. Mamy przestać opowiadać się za święceniem kobiet i reformą kościelnej edukacji seksualnej. To jest pytanie, które też stwarza niebezpieczeństwo dla samych katolików. Jeśli nie wyprę się swoich przekonań, nie będę mógł wrócić do roli kapłana. Zagrożono mi ekskomuniką. Nawet po dosyć skromnej drabinie idzie się wolniej niż po słowo na chylonym stoku, więc moja posługa kapłańska, którą pełnię od 40 lat, zmierza ku końcowi. Ale nie mogę zgodzić się na warunki Watykanu. Gdybyśmy chcieli teraz porozmawiać o szansach na dotarcie do Tomasza Mackiewicza, ja nie pytam pana o to, na co... Nie zadam panu tego pytania, na które pan zapewne i tak nie chciałby odpowiedzieć, więc nawet nie będę tutaj zadawał. Zwolenników zmian w kościelnych doktrynach jest więcej. Przywódcza konferencja religijnych kobiet to wpływowa organizacja reprezentująca 70% amerykańskich zakonów. To ile jeszcze może zająć dotarcie do Tomasza Mackiewicza? Walczymy z dyskryminacją kobiet. Jesteśmy wykształcone i potrafimy samodzielnie myśleć.
Watykan tego nie akceptuje. Longet, dochodzenie, które kilka lat temu rozpoczęła Stolica Apostolska, miało zmusić zakonnice do posłuszeństwa. Dogmy katoliki są ale fujto obrazą dla nich i ich pracy. Siostry nie dały się zastraszyć. Kolejny pytanie. Księża mogliby się od nich uczyć watyczności. Głowa kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego, kardynał Braz Diabis, nadzorował kościelne dochodzenie przeciwko amerykańskim zakonnicom. Erasmus z interesu Kościół musi liczyć się z doktrynami, z którymi te kobiety się nie zgadzają. A grafika nie wchodzi w leżą. One się z nimi nie liczą, bo przecież składały śluby zakonne. W dodatku przywódcza konferencja religijnych kobiet to organizacja zatwierdzona przez Stolicę Apostolską. Obecnie kontrowersje wzbudza feministyczny charakter stowarzyszenia. Zatem siostry chcą, aby kobiety mogły przyjmować święcenia kapłańskie. Dla Watykanu to nie do przyjęcia, tym, że ma bardzo poważne kłopoty ze wzrokiem, to będzie zapewne patriarchalna konstrukcja kościoła ległaby w gruzach. Nie wydamy zgody na kapłaństwo kobiet. Gdyby Jezus chciał mianować Marię apostołem, zrobiłby to, ale tak się nie stało. Kuria ignoruje postulaty zakonnic. Ważne stanowiska w kościelnej hierarchii zawsze zajmowali mężczyźni. Na jednym z synodów pewna zakonnica zwróciła się do biskupów z takimi słowami. Nie chcemy brać waszych skarbów, lecz być częścią ewangelizacji. W kurii rzymskiej pracują tylko dwie kobiety i zajmują stanowiska podsekretarzy Polskiego Związku Alpinizmu. Nawet w Radzie do Spraw Rozwodów, która orzeka o życiu obu płci, nie ma kobiet. Społeczna rola kobiet jest tam bardzo znacząca. Kierują na przykład organizacją obrzędów. Są obecne wszędzie, tylko nie w kapłaństwie. Czasem nawet członkowie Stolicy Apostolskiej krytykują ją. Niedługo przed śmiercią w 2012 roku kardynał Carlo Maria Marchesz, arcybiskup Mediolanu, powiedział: Kościół ma 200 lat opóźnienia. Głosowania i co ta decyzja czeskiego suwerena Martyny oznacza? Martyny chciał, żeby Kościół dogonił resztę świata, żeby zrozumiał, dlaczego współczesność się od niego oddala. Tak, są to już ostateczne wyniki po zliczeniu głosów ze wszystkich okręgów wyborczych. Minął się zamach zwycięzców w tych wyborach i będzie prezydentem przez kolejną długą pięcioletnią kadencję. I Drachosz Naukowiec, profesor, prezes Czeskiej Akademii Nauk, przegrał, zdobywając, tak jak powiedziałeś, 48,6% głosów. Frekwencja była wysoka. Pewnie odegrała ważną rolę też w ostatecznym wyniku tego głosowania. Ona wyniosła ponad 66%. To jest więcej niż w pierwszej turze dwa tygodnie temu, kiedy było prawie 62%, ale i więcej niż w drugiej turze 5 lat temu, w 2016 roku, gdy Miller Zeman zmierzył się z panem
Schwarzenbergiem, więc widać, że było większe zainteresowanie Czechów tą drugą turą wyborów. Obaj kandydaci apelowali przed wyborami, przed tą drugą turą. Jak najwięcej Czechów poszło do urny, ten apel został wysłuchany, ale większość został wysłuchany jednak przez zwolenników Szezemana. Pytasz, jakie są konsekwencje? No przede wszystkim możemy spodziewać się chyba kontynuacji tego kursu, jaki obrał Miloš Zeman podczas swojej pierwszej kadencji, podczas 5 lat. On jest znakomicie znany na czeskiej scenie politycznej. Jest chyba jednym z najbardziej znanych polityków na czeskiej scenie politycznej, co też odegrało ważną rolę, ponieważ zwłaszcza wśród Czechów na prowincji, w mniejszych, biedniejszych miastach, Zeman właściwie czasem jest jedynym politykiem, który jest im znany. Też dlatego na niego głosują. To jest jeden oczywiście z powodów, z wielu powodów. Jest doskonale znany polityk, który przez wiele lat jest już obecny na scenie politycznej. Przez 5 lat swojej pierwszej kadencji dał się poznać jako jednak polityk, który dzieli, a nie łączy, jako polityk, który polaryzuje, a nie próbuje jednoczyć Czechów, jakoś zdobywać między nimi podziały. Te podziały, które się wcześniej wytworzyły, chociażby na region praski i ludzi mieszkańców Pragi i okolic, a reszty kraju jednak utrwalał przez te 5 lat. Teraz zapowiadał, że podczas swojej drugiej kadencji, jak mówił, będzie mniej arogancki i będzie próbował jednak zmienić trochę swój ton, aczkolwiek wydaje mi się, że krytycy prezydenta Zemana raczej chyba w to nie wierzą. Jeżeli chodzi o jego poglądy na politykę zagraniczną, o tym mówiliśmy wielokrotnie, on jest znany z takiego bardzo prorosyjskiego stanowiska. On bardzo chętnie spotyka się z prezydentem Władimirem Putinem. Jeżeli chodzi o unijne sankcje wobec Rosji, bardzo je krytykuje. Uważa, że powinny zostać przerwane, czy też zarzucone. I też pewnie ten kurs będzie kontynuował. W przeciwieństwie do Jerzego Drahosza, który zapowiadał, że jednak będzie chciał skierować trochę bardziej w takiej aktywnej roli w Unii Europejskiej. No ale tak jak powiedzieliśmy, za te relacje Magdalena Stojewska serce kościoła zmieniło kontynent. Północ-południe. Ale opuściło też głos. Południe. Jednonek Piotrek nie ma powodu, by dalej nazywać nasz kraj za powrotami papieżnymi. Ale pytkie no i kontynuowa pytrzele i Italia i wczesny jesteśmy już po wizycie sekretarza stanu, szefa amerykańskiej dyplomacji Rexa Tillersona w naszym kraju. Podczas tej wizyty ważne, bardzo ważne spotkania i deklaracje. Wczoraj nawet w Ameryce Łacińskiej, nowym ośrodku Kościoła Katolickiego, a także jego pozycja jest zagrożona przez Kościół Ewangelicki i Zielonoświatkowy. Co nam zostanie po wizycie Tillersona? Wystarczy garaż Lubuszowa, by założyć świątynię ewangelicką. Rzecz jasna. Nauka kandydata do święceń kapłańskich wrócza w Kościele Katolickim. Wystarczy poprosić o powrót. Nie wszyscy mogą nazywać siebie dziećmi Bożymi. Są inni tylko ci, którzy przestrzegają zasad Pana. Z komentarzy. Ale w gruncie rzeczy to chciał założyć relacje polsko-amerykańskich. Tak wizyta była właśnie w zajęciu, że te relacje są wywołane do ciebie. Są interesy, chwalimy cię stały charakter. Kto ośmieci się stwierdzić, że nie istnieje? W całym roku nazywam się Marcel. Od 23 lat jestem ewangelikiem. A pastorem od Pana, chodzi o całość Polski. W Biblii nie jest napisane, że do kapłaństwa potrzebne są szkolenia. Nie skończyłem studiów. Wybrałem tę drogę z powołania i chęci pomocy innych. Wszystkiego nauczyłem się w praktyce. A też jeszcze do niedawna głównym wyznaniem w naszyni był katolicyzm. Wszystko się zmienia. Społeczeństwo rozwinęło się intelektualnie. Ludzie zadawali pytania, na które nie dostawali odpowiedzi przez zawiłość dogmatów. Na tej ulicy są już 4 kościoły ewangelickie, jeden tu naprzeciwko. W Brazylii to dziś zupełnie normalne. Jest to
podniesienia tej obecności, a zwłaszcza podniesienia poziomu tej obecności z uwzględnieniem możliwości lokalizacji jednego z nowych dowództw NATO. Dał władzę ludziom, czego Kościół katolicki nigdy nie zrobił. W Brazylii od 2000 roku 10% katolików zmieniło wyznanie na bardziej demokratyczny ewangelicyzm. Powitano ich z otwartymi ramionami i zaproponowano zupełnie inną filozofię. Wierni ewangelicy czują się doceniani i wartościowi. Wydaje się, że czemu jest tak cicho? To jest partnerstwo przez Asymetrię. Polega to na tym, że jest po pierwsze wspólnota interesów. Trochę entuzjazmu. Jak Polska uznaje, że Stany Zjednoczone ich wiodą, są na pewno życie w kłamstwie jest sprzeczne z naszą moralnością. Tacy pastorzy nie są profesjonalistami. Nie rozdajemy świętych obrazków na ulicy. Bierzemy tylko jednego słowa. Jeśli jesteś z nami świetny, jeśli nie, to jest rozwiązanie. Jest poczucie bezpieczeństwa ustawy w momencie, kiedy i również gwarancją wierni chodzą na nabożeństwa, żeby poczuć się lepiej. Jest szansa na te niskie ceny, bo wiadomo, my potrzebujemy tej dywersyfikacji, no ale Amerykanie też na tym gazie chcą zarobić. Dla ewangelików to wspaniała okazja. Dla Kościoła są to ceny trudne wyzwanie. Bo jest konkurencja, konkurencja wymusza po prostu obniżanie cen. My to widzieliśmy ostatnio na rynku ropy naftowej w bardzo istotny sposób, kiedy Rosjanie stracili gigantyczne sumy, bo korzystali na zawyżonych cenach. Okazało się, że w momencie, gdy są uruchomione złoża ropomośne, łupkowe w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, ewangelicy przywiązują za dużą uwagę do dóbr materialnych. Ceny niezwykle korzystane, przestawiają również nasze definicje na możliwość. Ostatnio Forbes opublikował artykuł o pastorach miliarderach, którzy wzbogacili się na swoich kościach. Na rynku w Europie z innych źródeł wyznania przypominają sklep, w którym wierni wybierają to, co im odpowiada, lecz nie znajdują Boga. Czy też pewne dodatkowe warunki, na których możemy ten gaz kupować. To samotność, bieda, narkotyki. Kościół walczy z różnymi problemami, często na własny koszt. Co najmniej 3 źródła dostaw gazu. Brazylijski rząd nie wspomaga nas finansowo. Musimy radzić sobie sami. Tak jak na całym świecie, jedną z ważniejszych aktywności Kościoła w Brazylii jest działalność charytatywna. Koncepcja, że Stany Zjednoczone. Organizacje kościelne pomagają w edukacji młodych ludzi, ale jako partner strategiczny, witajcie w świątyni Jezusa z Nazaretu, gdzie spotykamy się na codziennych zajęciach. Współpracy niosący się idealnie w pewnym modelu funkcjonującym w Unii Europejskiej. Bajszada w Fluminense to peryferyjna dzielnica Rio de Janeiro, w której prowadzono walki gangów. Szpadrony śmierci nie miały litości nawet na młodych ludzi. Są zainteresowane. Pewien chłopak zwierzył się ojcu Renato, że jest pierwszy na liście osób do zabicia. Inwestują politycznie w tej części Europy. Nie chcę umierać, powiedział. Wspomniał o tym w następną niedzielę podczas kazania. Wielu parafian zaoferowało swoją pomoc. Jest region drugiej kategorii. Jest jeszcze jedna kwestia, jeśli pan pozwoli na zakończenie. Kolejnym globalnym problemem, którego nie wolno ignorować, jest ekspansja islamu. Na początku XXI wieku pierwszy raz w historii islam stał się największą pod względem liczby wyznawców religią świata. Rzeczniczka rządu Janna Kopcińska jest odpowiedź na krytykę.
politykę nowelizacji ustawy. Kościół nie mógł nic poradzić w obliczu tej wielkiej geopolitycznej zmiany. Rozwój demograficzny islamu jest bardziej dynamiczny niż katolicyzm. Za pontyfikatu Benedykta XVI dialog ze światem muzułmańskim napotykał trudności. Ja myślę, że ta burza się trochę uspokoi, zwłaszcza I think that very often siła kościoła jest często niewłaściwie oceniana. Oczywiście, że Izraela również kiedy pracowałem w papieskiej radzie do spraw dialogu międzyreligijnego, pewien włoski artysta zorganizował wystawę w Turynie. An Italian artist had the good idea of making an exhibition in Turin, and jednym z dzieł sztuki były szkice nagich kobiet of the Koran, wykonane na stronach Koranu. Few figures on these pages. Oczywiście rozzłościło w artistic exhibition, which of course enraged Muslims. And we dostawaliśmy mnóstwo listów z prośbami, by Ojciec Święty przerwał wystawę. Tell the Pope to stop this exhibition. Tak, to nie wiemy, zresztą to z przekazów rodzinnych. The Pope cannot do that. I mean, this is not his work at all. He cannot interfere like this. But this was hard to tell people that... Za czasów Jana Pawła II, międzynarodowy wpływ Watykanu był o wiele większy. Teraz Watykan nie ingeruje tak bardzo w sprawy świeckie. Dobrze jest patrzeć szerzej. People have been happy that this is less now, that the church is involved less. Obserwujemy drastyczny spadek roli Watykanu na świecie. Benedykt XVI nie wygłosił ani jednego przemówienia na temat arabskiej wioski. Mimo, że były to wydarzenia na skalę globalną. Benedetto XVI mówił, że to fenomen jest importante do Polaka Dutera w Europie i Berlinu. Kościół katolicki niewiele znaczy na Bliskim Wschodzie, w Egipcie główną, choć nie jeden z dwóch optyjski kościół ortodoksyjny. Mimo to władze nie mówią o chrześcijanach, tylko o Koptach i muzułmanach. Katolicy są pomijani. Zdanie o budowę szkolnictwa zawodowego trwają od kilku lat. To konieczne, ponieważ w przypadku wielu zawodów brakuje wykwalifikowanych pracowników. Papież Franciszek zaczął działać od pierwszych chwil pontyfikatu. Objął kontrolę nad Bankiem Watykańskim. Mówi wiceprezes Małopolskiej Izby Rzymy z mojej przedsiębiorczości Tadeusz Dąbrowski. Wiceminister edukacji Marzena Machałek zapewnia jednak, że rozwój kształcenia zawodowego staje się... Kościół stoi przed dwiema możliwościami. Zmienić lub powoli zacznie powstaną nowe klasy patronackie. Co to oznacza? Pracodawcy są w szkołach i współtworzą kształcenie zawodowe. Stworzyliśmy i dalej pracujemy na stworzeniu nowoczesnych podstaw programowych, dostosowanych do konkretnych zawodów. Dodaje ona, że obecnie subwencja na kształcenie zawodowe dla samorządów jest uzależniona między innymi od kosztów nauki poszczególnych zawodów. W 2019 roku rzeczywiście subwencja będzie zróżnicowana w oparciu o narzędzia, nad którym pracujemy. Narzędzie, które będzie badało przydatność czy zapotrzebowanie na zawód na rynku oraz kosztochłonność tego zawodu. Z kolei minister edukacji Anna Zalewska apeluje do spółek Skarbu Państwa o zaangażowanie w promocję szkolnictwa branżowego. Jeżeli około 100 spółek Skarbu Państwa albo specjalny stref ekonomiczny zaangażuje się i zrealizuje działania promocyjne od spotu poprzez różnego rodzaju wycieczki, doradztwo zawodowe, to przez następnych kilka miesięcy będziemy rozmawiać w ten sposób z rodzicami, bo w ponad 80% to rodzice decydują, gdzie ich dzieci pójdą do szkoły. Chcemy pokazać nowoczesny przemysł, tak by młodzi ludzie chcieli być w szkołach branżowych, w technikach. Przedstawiciele resortu edukacji zastrzegają jednak, że nie będzie obligatoryjnej składki dla państwowych spółek. Będzie za to ściślejsza współpraca przy układaniu programów nauczania. Prezes Zawodów Chemicznych Rudniki Waldemar Chmielarz liczy na to, że będzie mógł uczestniczyć w procesie kształcenia. Ja rozumiem słowo pan minister takie, że z dyrektorem szkoły są miesiące i załóżmy z perspektywy praktyki własnej od pana dyrektorowi szkoły, jakie przedmioty, jak na które szczególnie należy położyć nacisk. Wiceprezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Tadeusz Dąbrowski uważa, że rektor na kryzys szkolnictwa zawodowego może być przejęciem tekstów nad szkołami przez grupy przedsiębiorców czy rzemieślników. Jako organu prowadzącego przejmujemy
duży procent kształcenia zawodowego w Krakowie. W tej chwili w Krakowie przyjęliśmy 150 uczniów do naszej szkoły. I to jest kierunek, w którą stronę trzeba pójść. Próby odbudowy szkolnictwa zawodowego mają długą historię. W styczniu 2015 roku weszła w życie ustawa, która obliguje specjalne strefy ekonomiczne do współpracy ze szkołami zawodowymi. Zawarto także wówczas porozumienie między ministerstwami, mówił przed 3 laty wicepremier Janusz Piechociński. To jest taka czytelna oferta dla przedsiębiorców, aby mieli odwagę kierować swoich świetnych inżynierów do szkolnictwa powiatowego, miejskiego czy gminnego. Aby przyjmowali na praktyki, na staże, aby wspólnie myśleli kategoriami kierunków zamienianych nie tylko na wyższych uczelniach. I oczekujemy, że ten rok 2015 to będzie rok dynamicznego odbudowywania świetnie przygotowanych kadr. Szczegółowy program dla szkolnictwa zawodowego w Polsce autorstwa obecnego rządu ma być znany w kwietniu. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Autopromocja. Jest najmłodszą dziewczyną sukcesu. Eliza Drogosz debiutowała jako pisarka mając 17 lat. Kocha książki i króla inków. Tak po prostu spełnia swoje marzenia. Kobiety sukcesu dziś 13:15. Zapraszam, Maja Kluczyńska. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina pierwsza. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Warunki pogodowe uniemożliwiają dalszą akcję ratunkową na Nanga Parbat, napisał na Twitterze Michał Leksiński, rzecznik prasowy Polskiego Związku Alpinizmu. Ambasada organizuje na rano śmigłowiec, który ma zabrać Elisabeth Revol oraz 4 himalaistów do Skardu. Elisabeth poleci do Islamabadu. Członkowie ekipy będą oczekiwać na transport do bazy pod K2. To najprawdopodobniej koniec akcji ratunkowej dla Tomasza Mackiewicza, do którego nie udało się dotrzeć. Późnym wieczorem naszego czasu Polacy przeprowadzający akcję ratowniczą na Nanga Parbat dotarli do Elisabeth Revol. Adam Bielecki i Denis Urubko weszli na wysokość 6100 metrów. Jak mówił Michał Leksiński, rzecznik prasowy Polskiego Związku Alpinizmu, z jego informacji wynika, że Revol ma odmrożone stopy i na pewno utrudni to schodzenie. Przedwczoraj Revol przekazywała informację, że Tomasz Mackiewicz cierpi na ślepotę śnieżną oraz na chorobę wysokościową. Upływ czasu, niska temperatura oraz przebywanie na dużej wysokości mogły znacząco wpłynąć na jego stan zdrowia. W tej chwili temperatura wynosi minus 60 stopni, wieje silny wiatr. W ciągu najbliższych godzin nad Nanga Parbat ma przejść silna burza śnieżna. Także za pomocą mediów społecznościowych partner wspinaczkowy francuski poinformował, że dalsza akcja ratownicza jest niemożliwa. Ratowanie Tomasza jest niemożliwe. Pogoda i wysokość naraziłyby życie ratowników na ekstremalne niebezpieczeństwo. To trudna, bolesna decyzja. Jesteśmy bardzo smutni. Nasze myśli wędrują w kierunku przyjaciół i rodziny Tomasza. Płaczemy, napisał Francuz. Z udziałem 60 byłych więźniów i ich rodzin, premiera Mateusza Morawieckiego oraz delegacji z Izraela i Rosji odbyły się uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Po przemówieniach w budynku sauny przed pomnikiem ofiar Holokaustu przy ruinach dawnych krematoriów oddano hołd zamordowanym. Przed pomnikiem ofiar Holokaustu zabrzmiał szofar, instrument z baraniego rogu w tradycji żydowskiej używany w czasie najważniejszych świąt. Odmówiona została też modlitwa ekumeniczna. El male rachamim. W czasie przemówienia premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że to Niemcy, próbując odebrać człowieczeństwo więźniom, odebrali je sami sobie. Dodawał, że nie ma zgody we współczesnym świecie na powrót zbrodniczych ideologii. Nie ma żadnego przyzwolenia na rasizm, na antysemityzm. Będziemy pamiętać o wszystkich tych mechanizmach śmierci, które wtedy były stosowane. W
wcześniej głosy zabrała była więźniarka Bronisława Krakulska. Jedna z ocalonych dzięki liście Oskara Schindlera wspominała trudne warunki w obozie. Przy brak możliwości umycia się, cierpiąc głód, chłód i pełni strachu przed kolejnym dniem. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do momentu wyzwolenia przez Armię Czerwoną Niemcy zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Minister spraw zagranicznych profesor Jacek Czaputowicz powiedział na antenie TVP Info, że nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w żaden sposób nie ograniczy badań czy też mówienia prawdy o polskiej historii. Szef resortu spraw zagranicznych powiedział w TVP Info, że uchwalenie ustawy to rodzaj obrony przeciw kłamstwom wypowiadanym w stosunku do Polski. Tu chodzi o to, że należy się bronić przed nieprawdziwymi zarzutami, jakoby w Polsce powstawały obozy zagłady budowane przez Polaków. Ja myślę, że tutaj na świecie zbyt często Polsce przypisuje się zbrodnie.